Zdjęcia, filmy, ale także historie ludzi związanych z zakładami Rybnickiego Okręgu Węglowego zbierać zamierzają pracownicy Rybnickiej Zabytkowej Kopalni Ignacy. W ten sposób powstać ma społeczne archiwum. Jak ta zbiórka wygląda i co można muzealnikom choć na chwilę wypożyczyć, o tym Paweł Jędrusik. To tylko niektóre z pamiątek, które już udało się zdobyć. Zdjęcia czy kaseta z nagraniem orkiestry dętej kopalni Redutowy. Co ciekawe, najlepsza reklama poszła z ambony. Po prostu tam tutaj miejscowy proboszcz zareklamował, że rusza taka zbiórka. No i dzięki niemu tutaj mamy taki odzew. Na jak największy liczą pracownicy zabytkowej kopalni Ignacy, bo w Rybniku historii nie chowają do pudełka, a wyciągają w ten sposób na światło dzienne. Chodzi o to, żeby zebrane pamiątki później móc pokazywać mieszkańcom, między innymi na wystawach. W Polsce nie jest to nowa idea, bo w całym kraju powstają takiego typu archiwa, różne miejscowości, różne regiony prowadzą sobie tego typu archiwa, żeby zachować jakąś pamięć o historii, a szczególnie o ludziach, którzy w tych pamiątkach, dokumentach występują. Więc i u nas pojawił się taki pomysł. A pomysł jest też taki, żeby nie chodziło tylko i wyłącznie o fizyczne przedmioty, jak fotografie czy nagrania. Równie ważne są opowieści. W ramach tych pamiątek, które można nam przekazywać do digitalizacji, bo trzeba powiedzieć również to, że nie chcemy zabierać rodzinnych pamiątek, digitalizujemy i oddajemy. Poszukujemy również historii ludzi, którzy pracowali w przemyśle, ale którzy prowadzili życie codzienne w sąsiedztwie hut, kopalń, innych zakładów pracy. Inicjatywa potrzebna, tym bardziej, że przecież za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat dzieci mogą nie wiedzieć, co to za dziwny pan ubrany na czarno z czerwonym lub zielonym pióropuszem na głowie.